Dzień dobry. Co pan uważa o wprowadzeniu euro do Polski? Przecież mamy swoją walutę dawne, popory ja baczu zebrać. Absolutnie. Czyli? A pod każdym względem nie. Czyli euro to stanowczo nie? Stanowczo. To mówi raz, że to narusza naszą polską tradycję, a dwa, że przyniosłoby bardzo niekorzystne skutki dla Polski. Czyli nie będzie bezpiecznej w Polsce po zmianie waluty na euro? No, ale będzie źle. Powinniśmy się tego wystrzegać. Polska powinna mieć swoją walutę i nie mieć takich głupich zachcianek. To tyle. Rozumiem. Ale jednak, jak byśmy przyjęli euro, to walutę byśmy mieli tak jak innych państwa w Unii Europejskiej. Nie byłoby to bezpieczne? No po co nam to potrzebne? A czy jest nam źle z naszą walutą? Po co? Czego szukać? Rozumiem. Czyli według pana nie ma najmniejszego powodu, żeby zmieniać? No tylko głupie pomysły tych, którzy nie mają wyobraźni. Rozumiem. A nie uważa pan, że Tusk wprowadzi euro mimo to wszystko? Tak. To jest człowiek bardzo niebezpieczny. Tak. On dużo szkodzi Polsce jeszcze wyrządzi. Okej, rozumiem. A co pan uważa o gotówce? O usunięciu gotówki i o tym, żeby wszystko było cyfrowe. Powinny być pieniądze. Czyli nieważne... Wierzę w to, jeśli mam pieniądze, to mam pewność, a innych rozwiązań nie poszukuję.